Ostatnio zrobiłem sobie nawyk z odwiedzania streamów świeżych graczy w Elden Ring i nadal jestem zaskoczony, jak ludzie, mając 50 godzin w grze, nadal nie znają większości podstawowych funkcji. Także czas wziąć się za naukę. Tip numer 16. Chcemy się dostać do Round Table Hold. Czy to wygląda znajomo? Absolutnie nigdy tak nie róbcie. Jeżeli mielibyście zapamiętać tylko jeden tip z tych, które wam dałem, to zależnie od metody kontroli powinno to być trójkąt, kwadrat, krzyżyk, YXA albo FRE. Zaoszczędzi to wam kupę czasu scrollowania, bo w skrócie jest to szybka metoda przejścia do Round Table Hold. Trójkątem otwieramy listę łask, które odwiedziliśmy, kwadratem wybieramy opcję Go to Round Table Hold i X-em potwierdzamy. Nie ma za co. Tip numer 17. Czy wasz ekwipunek wygląda tak? Nauczcie się przenosić rzeczy do schowka. Kiedy usiądziemy przy łasce, mamy opcję sortowania naszego kufra. I tu możemy ułatwić sobie życie, bo po co trzymać wszystkie bronie, jeżeli nasz build używa tylko dwóch albo trzech sytuacyjnie, zmieniając je ręcznie w ekwipunku. W tym celu wystarczy klikać X i przenosić wszystko do schowka. I teraz, jeżeli potrzebujemy innej broni, to jest ona zaraz obok. Tip numer 18. Sortowanie. Osobiście uważam, że domyślny sposób sortowania, na przykład broni, jest absolutnie do bani, chyba że znamy typ broni, którą chcemy znaleźć, a i wtedy czeka nas dużo klikania. I tutaj wchodzi kwestia sortowania. Klikając lewy analog, pojawi nam się menu, w którym możemy wybrać, w jaki sposób chcemy sortować. Na przykład waga, gdzie najcięższe bronie będą na końcu i w ten sposób możemy sprawdzić, czy któreś z nich nas nie obciążą. Moc ataku posortuje nam bronie tak, że te ostatnie zazwyczaj będą tymi, które zadają największe obrażenia pojedynczymi uderzeniami. Sortowanie po wadze moim zdaniem najbardziej przydaje się przy pancerzu, bo jedną z najważniejszych statystyk jest postura czy równowaga, która zazwyczaj wzrasta razem z ciężarem pancerza. Przy okazji, jeżeli chcemy ubrać ładnie postać i nie być obciążonym, to ustawienie pomoże nam znaleźć granicę pomiędzy tymi częściami ubioru, które nas przeciążą i tymi, które nie. Sortowanie po kolejności dodania czy zakupu pomoże nam odnaleźć rzeczy, które podnieśliśmy ostatnio, bo będą one na samym końcu. Jest to też moim zdaniem jeden z najważniejszych typów sortowania i już mówię dlaczego. Tip numer 19. W moich buildach domyślne sortowanie talizmanów zazwyczaj nie ma absolutnie żadnego sensu, ale gdy użyjemy sortowania po ostatnio dodanych, w przypadku wszystkich moich talizmanów jestem jedno bądź dwa kliknięcia od tego, którego będę potrzebował. To znaczy, że zależnie od sytuacji, domyślnie mogę przeskoczyć na talizman, który jest mi wtedy potrzebny. To znaczy, jeżeli na przykład będę musiał się uleczyć, to mogę szybko przeskoczyć na pierwszy slot talizmanu i dwoma kliknięciami zmienić go na nasiono, które zwiększy leczenie czerwoną flaszką. To samo tyczy się też broni czy tarczy. Normalnie mam szybki dostęp do popiołów wojny, ale jeżeli zobaczę, że jest okazja, żeby kogoś sparować, to szybko zmieniam tarczę i jestem gotowy. Jeżeli zauważę, że moveset mojej broni nie bardzo sprawdza się przeciwko konkretnemu wrogowi albo potrzebuje innego popiołu wojny, to bardzo szybko mogę go zmienić. No dobra, ale jak to zrobić? Aby móc zmienić kolejność rzeczy w ekwipunku, musimy najpierw zdjąć wszystko, czego używamy i chcemy posortować. Po wejściu do kufra w łasce wystarczy, że zmienimy zakładkę na tą, która nas interesuje, przerzucimy wszystkie nasze przedmioty do pudła i teraz wyjmiemy je w kolejności takiej, w jakiej chcemy, żeby były ustawione. Więc jeżeli chcę, żeby moim domyślnym talizmanem w pierwszym slocie nie był talizman włóczni, a ten dodający życie, to wystarczy, że wrzucę go najpierw i później ominę ten drugi. I po zrobieniu tego, teraz ten talizman zajmuje miejsce talizmana włóczni, który był tu wcześniej. Każdy oczywiście powinien dostosować to pod siebie i talizmany, których używa najczęściej. Ja na przykład bardzo lubię uderzenia krytyczne i dlatego ustawiłem sobie talizman styletu tak, by mieć do niego łatwy dostęp. No i tip numer 20. Remembrance, czy też wspomnienia walki z bossami. Ogólnie większość ludzi wie, że można z nich zrobić talizmany, czary czy bronie, które mogą całkowicie zdefiniować styl gry. Zdarza się, że nie podoba nam się ekwipunek, który możemy otrzymać i wtedy większość ludzi po prostu idzie tu i zjada te dusze. Nie róbcie tego. Ogólnie ilość run jest raczej znikoma i o wiele bardziej opłaca się pofarmić jakichś przeciwników albo lepiej pograć koopa albo inwazję. Bo kiedy dobijemy wyższy poziom, może nam się odmieni. Może zmienimy build i będziemy chcieli spróbować jakiejś innej broni. Ale wtedy będzie już za późno. Jest na to jednak jeden sposób. Wystarczy, że znajdziemy jedno z naszych przyjaznych, lokalnych, przeklętych, chodzących mauzoleów. By skorzystać z ich usług, musimy najpierw zafundować im mały pedicure. Szukamy na ich stopach tych małych, białych czaszek i uderzamy w nie bronią. Po usunięciu wystarczającej ilości brudów, nasze mauzoleum skończy swoje tantrum i usiądzie. Potem wystarczy, że wejdziemy do środka i znajdziemy ołtarz.
I po użyciu takiego ołtarza możemy zdobyć kopię wspomnienia, które już zużyliśmy na wytworzenie jakiegoś ekwipunku, albo zjedliśmy dla run. Trzeba tylko pamiętać, że do powielenia wspomnień bossów, którzy posiadają wielkie runy, potrzebujemy mauzoleów, które mają dzwony. Te bez zadziałają tylko na bossów, które nie mają wielkich run. Dobra, to by było na tyle i zobaczymy się następnym razem. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.